w tej pierwszej jedenastce majsterek. Zszedł po pierwszych 45 minutach, dziś także w tej trójce obrońców wrzutka, ale tu rządzi. Biorąc pod uwagę taką stabilność Górniku do tego momentu, to tutaj można mówić o pewnej nowości, no bo i... Oj, teraz przypadkowo odbita piłka przez Sisę. Z lewej strony dośrodkowanie Podliński, niepewna interwencja teraz Kuchty. Leży zawodnik Polonii Warszawa, Mateusz Kuchta. On z kolei 4 czyste kąta w 13 meczach, źle upadł, trzyma się za łokieć. Bajdur. Mocno na pierwszy słupek, ale to nie jest uderzenie, które zaskoczy Gostomskiego. Durmusz, podniesiona ręka, ciekawe. Czy jednak Durmusz? No to szybko bierze się na stałe fragmenty, nieźle wrzucił tą piłkę. Daleko z Bozień, przedłużona piłka na drugi słupek, właściwie na środek pola karnego rzucony. Rzucona ta piłka, ale już mamy faul, już sobie poradzili. Gracze Polonii zebrali tą piłkę jeszcze, wymusili rzut wolny, a jeszcze będzie żółta kartka. Ale źle wybita piłka przez Gostomskiego, popatrzmy co z tego wyniknie. Nic nie wyniknęło, bo Michalski miał dobrą sytuację, ale nie trafił bramkę. Nieźle, znów rzucona piłka, ale udało się ją podbić jeszcze Sisse, a tutaj Podliński tylko patrzył, jak przelatuje. Nieco dalej od niego ta piłka wychodzi za końcową linię, nie był w stanie już nawet o to powalczyć. Ale już odbiór gospodarzy, Podliński zamarkował strzał, Podliński! Zupełnie nieudane to zagranie. Kolejny rzut rożny. Tym razem nie Durmusz, tym razem Gąska. Gąska na drugi słupek, poradził sobie piąskując tą piłkę bramkarza, a jeszcze przy okazji był faulowany Lemanowicz. Jest wycofana piłka, płasko po ziemi, jakimś cudem. Nie wpadła jednak do bramki po tym strzale, bo świetnie zachował się Lemanowicz. Gąska prostopadła piłka, Starzyński tego nie wykorzystał jeszcze do środkowania. Zresztą bardzo dobrze widzi. Jest zagranie piłki w środek boiska po tym dalszym dośrodkowaniu na drugi słupek, ale nikt nie skierował tego do bramki, a być może to uratował w tej sytuacji. No ma niezły przerzut dzisiaj. Dobra kolejna piłka, Zawistowski dobrze to wycofał, Bajdur. Bajdur przez środek, Michalski nadział się tutaj na Sisse, będzie chyba rzut wolny jednak dla drużyny. No chyba faul w ataku, wydaje się, że Michalski jakby gonił tą piłkę, nie miał szans jako pierwszy dojść w tej sytuacji. Zobaczmy, ta piłka uciekała, tak, no i tutaj wpadł głowami się na Sisse. Oni pojadą zaraz na zgrupowanie. Do Miłosza Stępińskiego, odwrócił się Michalski, no wreszcie jakiś strzał i zrobił to dużo lepiej niż w tej pierwszej sytuacji, którą miał w tym meczu. Gostomski piostkuje daleko, bezpiecznie, ale wciąż Polonia. Uwaga, strzał Gostomski! Dobra, pewna interwencja. Strata Gąski, ale jeszcze popracował, jeszcze tą piłkę odebrał Gąska. Durmusz, trochę w tym było wszystkim przypadku, ale jest akcja gospodarzy. Podniesiona w górę holenderska. Nie wiem, czy sędzia nie przerwał akcji, że dostał jakiś sygnał, że tutaj było przewinienie wcześniej. Michalski zostawił piłkę, delikatnie wrzucona raz w pole karne, dwóch zawodników leży, już się podnoszą. Jeszcze jedna wrzutka, za krótka, ale na razie rzut wolny, Bajdur, nieźle uderzył, ale tuż nad poprzeczką i ładnie teraz to zagrali tutaj w trójkącie trzej gracze Polonii. Jeszcze będzie szansa na strzał, Kobusiński, będzie rzut rożny. W polu karnym, co będzie grane krótko w drugie tempo, jeszcze w trzecie tempo, można powiedzieć, dopiero teraz rzucona piłka na piąty metr, ale tam nie było nikogo. Jeszcze jedna próba wbicia w pole karne, ale jednak Gąska, jest strzał na bramkę, jest zamknięcie tej sytuacji, jest okazja, nie ma gola, jeszcze był Sisse, jeszcze szansa, jeszcze raz uderzenie na bramkę, jeszcze jedno Klemens, nie ma gola. Starzyński do... Dobre dośrodkowanie, nie ma gola. Jakim cudem Podliński trafił w sam środek bramki po tym zagraniu Durmusza. Michał.
Michalski, niezłe dośrodkowanie. Nie zdążył tego nikt zamknąć. W końcu mamy strzał na bramkę Kotona, ale niecelny. No, tak, to chyba Michalski opuści boisko. Tak jest. No i kluska za niego. Marciniec opuszcza murawę, ochrańczyk za niego, więc do środka zmiana. To też ciekawe, bo mam wrażenie, że był jednym z lepszych piłkarzy dzisiaj Marciniec. No ale być może nie ma już siły. Kiedy potrafiła wymienić kilka podań u siebie na... Jest okazja, Gąska uderzał na bramkę, a potem jakimś cudem Durmusz jednak nie trafił w światło bramki. Udało się na moment przejąć tą piłkę, jeszcze walczy Komusiński, bardzo ostre wejście, teraz nieprzyjemne. Pytanie, kto faulował? Egzon Kreziu. Ja nie wiem, czy nie miał żółtej kartki? Nie miał. Chyba nie. Jednak krótko, bardzo fajnie. Uwaga, zagrana piłka w szesnastkę, ale nie dotarła do Kobusińskiego. A to było bardzo sprytne, jeżeli chodzi o to rozegranie razem z Biedrzyckim. Jeszcze dośrodkowanie. Oj, pomylił się Gostomski i na jego szczęście wybił piłkę Klemens za końcową linię. To taka zmiana 1-1. Tomczyk w miejsce Kobusińskiego. Uwaga, Kluska, spokojnie. Tomczyk. Kluska oddał piłkę, jest strzał. Jeszcze Tomczyk, przeszła piłka między nogami. Więc do bramki, a nie od bramki umożliwił odebranie sobie tej piłki. Raz Piątek. Biedrzycki! No wszystko fajnie zrobił, tylko że nie trafił bramkę. Jeszcze wycofana piłka, jeszcze będzie okazja do dośrodkowania. Kolejna wrzutka, tylko że za plecy wszystkich swoich ofensywnych zawodników. A teraz niezłe uderzenie Haberka i z problemami, ale piłkę złapał Gostomski. Klemens szeroko do Zbozienia, Zbozień w pole karne, jest dośrodkowanie, Rogi nic nie ma. Biedrzycki, skoro był królem asyst, myślałem, że wrzuci tą piłkę. Jest zagranie w pole karne, jeszcze Kluska, świetnie to broni, teraz Gostomski i nad bramką w ostatniej chwili jeszcze raz piłkę przenosi Piątek.